Kolejny raz mój wybuchowy charakter sprawił, że spadłem w drabince społecznej. Pewnie jesteście ciekawi, jak znalazłem się na tej oto szalupie. Ani tu fajnie, ani miejsce. Szczególnie, że wcześniej byłem na barce. Zaczęła się od bardzo niefortunnej wymiany zdań, która potem pociągnęła dosyć niespodziewany ciąg wydarzeń. Bo mnie to wkurza! My jesteśmy dla was! A co? On ma z nią? Wali mnie to! A przed nami zestaw z roku 2012, który idealnie dopełnia barkę, czyli skif wraz z sarlakiem. Przejdźmy do tego ostatniego. Co prawda w tym zestawie jest to ta mniejsza konstrukcja, niemniej uważam, że jest bardzo ważna, a nawet, że jest to najfajniejsza wersja sarlaka, jaką dostaliśmy od LEGO. No bo ten w 2006 jest taki dziwny, a ten ostatni jest jakiś taki, nie wiem, dziwnie okrągły. Ten najbardziej przypomina mi bestię z Powrotu Jedi. Jest osadzony na takim oto plejcie. Tutaj mamy zaokrąglone briki, całość jest wykończona tymi zębiskami. No i wiadomo, funkcja bawialna, czyli może po prostu oszamać sobie jakąś figureczkę. Cyk. I nie ma. Jest szczęśliwy. Ramiona sarlaka stanowią takie oto ogony smoków, które wczepiamy sobie w tym miejscu. Umówmy się, jeżeli się już ma barkę Jabby, to jest to must have. A jak się nie ma, to też fajnie mieć sarlaka. No to przejdźmy do kosmicznej szalupy, jaką jest skif. Bardzo ładnie wyprofilowany, widzimy tu ten sam element, który bardzo dobrze grał w Starfighterze Geonosian. Jeszcze te stare burty. Słuchajcie, strasznie lubiłem ten odlew, on był od początku serii LEGO Star Wars. No a potem już zanikał. Nieważne, lubię to po prostu. Tutaj mamy pierwszą funkcję bawialną, mianowicie możemy wysunąć deskę, z której Luke będzie udawał, że skacze, a potem rozniesie całą załogę skifa. Architekci LEGO tutaj w środku wyposażyli nas jeszcze w taką oto skrytkę. Jest dosyć schludna, nie zaburza konstrukcji. Mamy tutaj zapasową antenkę Boba Fetta oraz blasterek. No chyba, że włożymy coś innego, nie? No ale ja nie chcę wiedzieć, jakie wy trupy w szafach trzymacie. Jeżeli chodzi o system sterowania, jest również ładnie wygładzone. No jedyny mój zarzut to jest ten plate kwadratowy na dole, bo wygląda to dziwnie. Tak ładnie tu zaokrąglili i... No ale dobra, jak już zrecenzuję, to se to przerobię, nie? Jeżeli chodzi o boczne panele, no to obracają się 360. Możemy je też wygiąć w taki sposób maksymalnie w jedną, w taki sposób maksymalnie w drugą. Ja najbardziej lubię je w formie takiej, w jakiej wystąpiły w filmie, ściętej w miarę. Jeżeli chodzi o spód zestawu, no to słuchajcie, zanim były stud shootery, mieliśmy te strzałeczki, nie? Cyk! Rozpadło się jak upadło. Kolejne pół godziny życia z głowy. W każdym razie, jeżeli chodzi o spód samego skifa, no to nie imponuje on za bardzo, nie jest tu szczególnie wykończony, prawda? Ten zestaw nie miał grać zresztą od dołu. Tak tylko zaznaczę. Ale tak naprawdę głupio go usprawiedliwiam, no po prostu nie wygląda dobrze od spodu. Jedyne co to fajnie, że zastosowali te transparentne klocki, dzięki temu mamy wrażenie tego lewitowania skifa, no nie? A jeżeli chodzi o to półgodzinne szukanie klocka, to myślę, że może zabrać mi jednak trochę dłużej. A jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o figi? Świetnie się sprawy mają. Spójrzcie tylko na tego Boba Fetta. Mamy nadruki na nóżkach, mamy nadruki na torsiku, mamy pelerynkę tą, którą on zakładał sobie na ramię. Pistolet może pozostawiać trochę do życzenia. Oczywiście jetpack, hełmik z przepięknymi nadrukami. Anteneczka, widać tutaj odpryski pochromowane. Niestety na ramionach nie dostajemy nadruku. W mechu się to zmieni. Jeżeli chodzi o twarzyczkę Fetta, to jest to ten stary typ twarzyczki. Widać na niej różne szramy, widać zarościk. Niemniej sama główka jest biała. Trochę zawodem może się okazać tył figurki, ponieważ patrzcie na to. Nie ma nadruku z tyłu. Uważam, że brak nadruku z tyłu jest słaby troszeczkę. W przypadku Boba Fetta szczególnie. Następną postacią jest Luke Skywalker w swoim outficie z szóstej części. Nie dostajemy do niego pelerynki, dostajemy zadrukowany obustronnie torsik. Proszę bardzo, taki szarno-czary. Jeżeli chodzi o główkę, no to muszę was zmartwić, nie ma alternatywnego nadruku. Jeżeli chodzi o włoski, no to jest ten najbardziej klasyczny odlew włosków, jeżeli chodzi o LEGO, tylko w kolorze blond. No i wiadomo, chromowany miecz świetlny, zielona klinga, nóżki bez nadruku. Taki oto look. Ale plus za to, że nadruk na torsiku aż tak się... A nie, jednak się odróżnia. W sensie ta niby jego skóra, wystająca spod szaty.
No, to jednak nieważne. Lego nazywa tego pana Kit Hubba. Moim zdaniem jest to po prostu klatuiniański strażnik. No i co my tu mamy? Mamy taką piracką chustę na głowie, która jest w kolorze burgundowym, bordowym. Mamy czerwone spodnie bez żadnego nadruku i nie wiem, one akurat mnie troszeczkę kują w oczy. Myślę, że gdyby były w kolorze tej chusty, no to nikt by na tym nie ucierpiał. Nadruk na twarzyczce wygląda świetnie, rozbrajająco. Tutaj akurat nadruk ciałka na torsiku pokrywa się z kolorem głowy minifiga, za to wielki plus. Nadruk jest obustronny, ale nie jest on zbytnio ciekawy. Alternatywnego grymasu również tu nie uświadczymy. Dlatego przejdźmy do mojej najulubieńszej figurki z tego zestawu. Lando Carlisian jako strażnik Jumby. No słuchajcie, jak świetnie wygląda nadruk tej figurki. Zobaczcie tą pochromowaną część nadruku na torsie. Torsik jest oczywiście obustronnie zadrukowany. Lando dumnie dzierży mieszankę włóczni i topora, która stanowi tutaj halabardę, ale teraz mu ją zabierzemy. Figurce towarzyszy taki przepiękny odlew hełmu. Jest on pomalowany na kilka kolorów i przysłania nam zakamuflowanego w ekipie Jabby Lando Carlisiana. Perhaps you think you're being treated unfairly? No. Good. No jest to klasyczna główka Lando. Zawadiacki uśmiech z wąsikiem, brak alternatywnego grymasu. No Lando jak Lando. We. Jeżeli chodzi o instrukcję, to mamy jedną książeczkę. Nawet w dobrym stanie udało mi się ją zachować. I am most impressed to see you have survived. Nawet nie jest jakaś gruba. No a co mamy w środku? Zakaz rzucania klocków na dywan. Klasyczna instrukcja. Szukam wam... O? O jest! Mamy Maula. Perhaps my actions will speak louder than words. Nie wiem czemu, ja lubię takie nadruki. Ale to, co chcę wam pokazać, jest na końcu instrukcji, mianowicie... Łe. Tutaj, patrzcie, to były czasy, kiedy dodawali komiks do tego. Tu widzimy, jak Luke pozbywa się załogi Skifa, Boba Fett kończy w Sarlaku. No, klasyka, klasyka. Tu mamy seciki z tamtych czasów. Ja cię kręcę, słuchajcie, no pałac Jabby, to tu jest małe Miki. Ten secik z Old Republic, Malevolence, Gungański Sap, no, piękne czasy. A na końcu mamy jeszcze jeden komiks, tym razem z Old Republic, ponieważ jest to reklama tych komiksów, co możemy robić na Lego. No i tyle. Myślę, że z czystym sumieniem mogę wam polecić ten zestaw ze Skifem, ponieważ da się go dorwać w dosyć sensownych cenach. No i moim subiektywnym zdaniem jest to zarówno najładniejszy Skif... ...jak i najładniejszy Sarlak, jakiego dotychczas dostaliśmy od Lego. Na dzisiaj to tyle. I widzimy się jutro. Może w kantynie.